Witam serdecznie, moim gościem Ryszard Bagnicki, piwniczanka Poprad. Witam. Brawo, wygrywacie dzisiaj po zaciętym spotkaniu. Przegrywaliście nawet w tym momencie, w pewnym momencie. Zdołaliście się podnieść. Mecz bardzo ciężki, ale jednak na waszą korzyść. Mecz walki. Po dwóch porażkach staraliśmy się w końcu wrócić na tą drogę wygranych po dwóch pierwszych kolejkach, więc wynik idzie w świat. Dzisiaj ciężki mecz. Spodziewaliście się takiego meczu od strony Walczyka, bo jednak no, zamykają tabelę póki co. No wiedzieliśmy, że drużyna jest ostatnia, tak? Ale każdy walczy o zwycięstwo, więc nie ma łatwych meczy. Teoretycznie też gorzej podejść do takiego przeciwnika, który zajmuje tą dolniejszą tabelę, ponieważ no, każdy myśli, że się samo wygra. Jakie wy mieliście podejście dzisiaj? Bo na początku rzeczywiście było trudno, ale potem dopiero rozwinęliście skrzydła. No tak jak mówiłem, po tych porażkach chcieliśmy wrócić z powrotem na drogę zwycięstw, więc walczyliśmy od początku. No, mecz na początku nie układał się najlepiej, ale końcówka była dla nas. Rozegraliście dzisiaj już piątą kolejkę. Co możesz powiedzieć poprzez pryzmat tych wcześniejszych kolejek? Co jest do poprawienia, a co jest waszym plusem? Znaczy na pewno plusem jest atak. Janusz, bardzo dobra robota z przodu. No musimy bardziej popracować nad obroną. Myślę, że poza tym jest wszystko okej. Będziecie teraz mieli troszkę problem, ponieważ bramkarz w przyszłej kolejce wyskoczy na jedno spotkanie. Jak to załatać? Czy kogoś z pola, czy będzie jakiś transfer? Nie wiem. Na chwilę obecną prawdopodobnie będzie Kamil bronił, ale zobaczymy może jak się sytuacja rozwinie w ciągu najbliższego tygodnia. Jak przychodziliście tutaj do pierwszej ligi w tym sezonie, jakie były cele i jak te cele dzisiaj wyglądają? Czy to jest do zrealizowania to, co sobie zakładaliście, czy jeszcze ciężko na ten temat coś powiedzieć? Znaczy myślę, że zawsze będziemy grać o awans, jak najwyższą lokatę. No, staranie się utrzymać to raczej poza naszymi aspiracjami. Drużyna się rozwija, zauważyłem na pierwszej kolejce już koszulki nowe, ale przede wszystkim, no ładnie wyglądać jest fajnie, ale przede wszystkim szkielet, który był budowany przez 2 lata, dzisiaj jest mocny, twardy i nie ma takiej sytuacji jak dawniej, że zawodnikom brakowało. Dzisiaj przychodzi cały skład i chyba to jest najważniejsze w waszym zespole. No tak, potrenowaliśmy troszkę na hali jedną grupą, więc raczej trzymamy się dalej i gramy. To jak trenowaliście na hali, to po Sufix Lidze Orlika zapraszam na halę do Nowego Sącza. Przyjedziecie? Nie wiem. Na chwilę obecną nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.